Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym łowcy demonów na W60 i będziemy ogrywać sobie event epicki dokładnie tak, dość oldschoolowy można powiedzieć odcinek, dlatego że odkąd mamy coś takiego jak legendarny loszek no to te eventy epickie nie są przez nas za często ogrywane, oczywiście jeżeli jest nowy serwer no to wiadomo, wtedy jest to konieczne, no ale tutaj na takiej postaci, która już ma 361 level, no to jednak staramy się mniej więcej przebierać co legendarny loch, no ale teraz między bożonarodzeniowym, legendarnym lochem, a tym wielkanocnym, bo teraz pewnie będzie na wielkanoc, czyli jakoś pod koniec marca, na początku kwietnia, jest dość duża różnica, no a nam itemki epickie dają już tutaj naprawdę dużego busta. Sam fakt tego, że spojrzę... patrząc na bronie, jak tutaj mi się wylosowały po północy, no to zobaczcie, broni mi dają po 65, po 75 średnich, więc no dla samego faktu wymiany broni trzeba to zrobić, no i temki też mi na pewno dadzą sporo na plus, więc dzisiaj to sobie wymienimy, no i oczywiście potem poklikamy lochy, tak jak to zawsze ma miejsce. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikacie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jeżeli gracie na W60, jak tam wam idzie, który macie level i generalnie jak tam wasz progresik. No i w zasadzie chyba możemy zaczynać. Oczywiście na początku powiem wam, co tutaj się pozmieniało. Miałem co prawda ten odcinek nagrywać z samego klika Lochów, oczywiście kilka dni temu. Natomiast no, najwyższe procenty jakie mi się pokazały w SF Toolsie, zanim tam przysiadłem do nagrywania tego odcinka wynosiły 0.09%, więc mimo tego, że jesteśmy łowcą demonów, no to jednak mamy ten zastój w lochach. No i jest to głównie spowodowane tym, że na tym etapie największego boosta dadzą nam maksymalne runki. Ja w tym momencie mam 31% w swojej broni. Tutaj mam po 30, bo pachoką też powymieniłem, no ale za wiele yy, więcej, powiedzmy, nie mogę na ten moment dostać Teraz sobie zrobiłem jeszcze przed odcinkiem resecik. Jak widzicie, mamy 11 step ten decilionów, żeby na pewno wiecie, jak będziemy rolować te sklepy, to nam tam więcej leciało. W sensie no, więcej leciało, mocniejsze runy po prostu żeby nam leciały. No ale tak czy inaczej, tak jak mówię, jeżeli chodzi o y, busta na tej postaci, to najwięcej dadzą nam maksymalne runy. No a w tym momencie mieliśmy dość ciężki etap jeżeli chodzi o te runy. Dlatego, że y, no mieliśmy te przestoje, nie? Są takie etapy, nie wiem gdzie to jest, czy tam E50, czy 45 no coś koło tego. Gdzie to naprawdę wolno idzie, gdzie to jest taki przestój można powiedzieć. No i właśnie teraz dopiero powolutku z tego wychodzimy i będziemy sobie sobie lecieć dalej. Dobra, co wam tutaj mogę pokazać? Od ostatniego odcinka nie wiem, czy się za dużo zmieniło, jak mam być szczery. Tutaj mamy jakieś portale, mogę wam pokazać, co nam poleciało. W sensie poleciało, popadało może bardziej. Tutaj 27 stycznia, 2 luty i 5 luty, więc od razu sobie obejrzymy te portale. No to też tutaj wiadomo, tu mieliśmy MAGA, to też troszkę się z nim męczyliśmy. Dokładnie. Kolejny portal to co było? Również MAG, więc też się z nim trochę męczyłem. No tak, na dobrą sprawę, w sumie, jak nam siądą z jakimś zwiadowcą czy wojownikiem, o, tu mieliśmy wojownika, jak nam siądą odrodzenia, no to pada to dość fajnie, no ale jak nam nie siądą, to troszkę już w tym momencie z tymi portalami się męczymy. No ale oczywiście powolutku do przodu. Dobra, tutaj nam siadło odrodzenie, zobaczcie. No i chyba jeszcze jedno nam siądzie. My mu w ogóle za wiele nie bijemy, jak tak patrzę. Dokładnie, jeszcze jedno odrodzenie, no i dzięki temu 5 tego lutego udało nam się go pokonać. Dobra, lecimy chyba dalej. To Wam powinienem pokazać, więc powiedzmy, że git. No i chyba tyle. Twierdzę, mamy 17. Bardzo mało mi brakuje kamienia, żeby sobie wbić w końcu już na 18. Drewna już mamy, kamienia może dzisiaj dropniemy, jak jeszcze zakręcimy kółkiem, bo jeszcze dzisiaj nie kręciłem. Gildyjka wygląda tak cały czas, top 1. Może w sumie od początku, wiecie, dlatego że. Tutaj przez to, że tego kalendarza dzisiaj nie chcę odbierać No to tak to wygląda jak wygląda ale okej okay, może na początku toaleta aura 12 teraz mamy event oczywiście sterylnych SEDesów ja to w ogóle nagram w piątek, wy to dostaniecie w sobotę Także tu też to małe sobie jeszcze jedną wbijemy, można by powiedzieć Tutaj chyba nic ciekawego, jeżeli chodzi o. No w sumie zarządca, to już wam pokazałem Tutaj tak samo nic ciekawego, jeżeli chodzi o zwoje, to w dalszym ciągu nam ich troszkę brakuje Jak widzicie mamy 36% no, i tak na dobrą sprawę takie w tym momencie mamy odblokowane. Nie ma jeszcze niestety czaru na. Tak, dobrze widzę, nie ma chyba jeszcze na rękawice, więc to nam też troszkę utrudnia, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą strefę mroku, no ale cóż, no jest jak jest, musimy korzystać z tego, co nam dali. Pupilki wyglądają tak, no tutaj też za wiele się nie pozmieniało od ostatniego odcinka, karmimy sobie ostatnie, portal spróbuję machnąć, jak już się przebierzemy. Twierdza, tak jak mówię, głównie lecę teraz po 20 twierdzę, akademię mam 14, więc będę leciał potem w tą akademię po 20 twierdzy, no ale mówię, na razie mi troszkę brakuje surek. No, a jeżeli chodzi o podziemia, to mamy serce 15, trenera 14, traktor 13. No, i tak na dobrą sprawę, teraz chyba będę leciał trenera na 15, no i potem przygodomat już też na 15, żeby mi się to już zbierało. Taki jest cel. Pięciogłowa Hydra tutaj w gildyjce tak jak wspomniałem, gildyjka top 1. No, i chyba tyle, i generalnie tyle. Mogę wam tutaj rankingi pokazać, ale to może na końcu, bo ja zawsze te wstępy robię takie bardzo długie. No, ale chcę wam powiedzieć i pokazać przede wszystkim. To, co powinienem. Dobra, czyli możemy zaczynać rolować, chyba tutaj. Nic więcej nie pozostało. No i zobaczcie, plus 36, oczywiście nie będziemy tego brać, chociaż w sumie z drugiej strony to możemy to wziąć ewentualnie do Kibla. Tak czy inaczej, no bardzo dużo pancerza tracimy, więc nie będziemy tego wymieniać, ale tutaj już rękawice bardzo fajne, które sobie jak najbardziej możemy wziąć. Poprzebieram się, no i wtedy sprawdzimy procenty, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tu mamy znowu paseczek, niestety znowu troszkę pancerza na minus, ale dobra, kupimy to, niech będzie. No i w zasadzie zobaczymy. Jak to dalej będzie wyglądać? Najbardziej polujemy, oczywiście, na broń, to jakby oczywiste, to jest dla nas najbardziej potrzebne. Zwłaszcza, żeby był jakiś rozrzucik fajny, no ale te itemki, jak sami widzicie, dają nam już całkiem sporo. Dobra, kupię jeszcze to, żeby tutaj nie przesadzać. Trochę golda sobie przez ostatnie dni odłożyłem, żeby właśnie mieć na to przebieranie. No i lecimy sobie. Dalej i szukamy. Yy, też fajnie, jakby mi jakaś. O, zobaczcie, mamy brońkę tylko, niestety, na wszystkie staty, ale na pewno będzie dobra. No tu mamy plus 32. To może nie jest to wybitne, jak tak patrzę. A jakbyśmy sobie tą brońkę, załóżmy, wrzucili do kibelka, żeby już to dzisiaj mieć z głowy, yy, to tu mamy plus 62. Rozrzut podobny. No jak dla Magusia, 62. Chyba nie chcę na razie. Chyba na razie się powstrzymam. Zobaczymy, jak nam dalej będzie lecieć. Yy, jakby tam dawało około 100 średnich no to wiadomo wziąłbym ale 60 jak na broń maga to nie jest za dużo. Oczywiście wiadomo, regularnie tutaj wymieniam jakieś kamyki jak mi polecą. Magoś już jest cały ubrany w legendarne Kunegunda tak samo, no i powoli zaczynam tutaj Barbara w legendy ubierać. Także no powolutku to idzie. No brakuje nam jeszcze tak na dobrą sprawę 14 leveli, żeby móc tu już na spokojnie zacząć sobie stopować te lożki no i mieć generalnie tego łowce poniekąd z głowy na naprawdę długi czas no ale dzisiaj będę chciał się do tego przybliżyć, tylko czemu mi w ogóle nie dropią żadne itemki fajne to jest też dość problematyczne wszystko mi dropi takie, że strasznie dużo pancerza tracimy, tu znowu na 5 stat, no to to jest niezbyt dobre dla nas, a czekajcie, co my tu w ogóle jeszcze mamy, bo z racji tego zobaczcie, tu mamy na wszystkie staty to ja to mogę rozmontować, jak sobie zmienię wygląd, bo i tak dzisiaj mamy też Iwencik Kowala, w zasadzie to też mogę rozmontować to sobie leży do Wiedźmy, to niech sobie leży cygno no i dobra i troszkę nam się miejsca zrobiło no i tak ten event Kowala trzeba będzie ograć więc wiadomo jak to tu wygląda yy, dobra, szukamy dalej, może wiecie co może sobie polecimy do gabinetu yy, gabinet powinniśmy szybciej ogarnąć ja tu w ogóle też muszę potki sobie yy, pokupować, ale to może na jakimś evencie klepsydr, jak będę na spokojnie tych klepsydr szukał, yy, to i przy okazji podki no plus 24 nie za dużo ale niech będzie, zawsze to tam jakiś plus yy, tu mamy plus 32, więc też niech będzie, wisiorek na wszystkie staty no i dokładnie, to jest to o czym mówiłem, jeszcze nam brakuje trinketu i tak na dobrą sprawę yy, gabinet magii będziemy mieli z głowy, dobra, lecisz dalej. Mówię, jak na jakim streamku może, bo na odcinku, wiecie, rolować to wolno, żeby kupać jeszcze te potki, to was zanudzę po prostu na śmierć. Także tutaj tylko itemki epickie nas interesują. No a jak będziemy jakieś tam klepsydry kupać czy coś i mamy trinkeciki pięknie, to wtedy sobie też przy okazji tych potek będę musiał jakiś zapas zrobić. Dobra, tutaj możemy sobie wymienić bez problemu, dlatego że ta łączna odporność i tak nam teraz nie jest bardzo potrzebna jeszcze, dopóki nie mamy maksymalnych runek. Tutaj mamy ulepszoną jakość przedmiotu więc no, wypada to wymienić żeby mi lepsze oczywiście bronie leciały cyk zrobimy to sobie pyg i pyg dobra no i teraz mamy trinkecik tutaj też mamy ulepszoną jakość przedmiotu więc też tą runkę sobie oczywiście zamienimy w ten sposób tutaj sobie dodamy miejsce na klejnot no i odzyskamy klejnot żeby to wyglądało ok dobra wszystko ulepszymy oczywiście razy 10 ja bardziej nie zamierzam tego ulepszać wiadomo żeby tutaj już odkładać sobie te surki na klikanko lochów po stopowaniu lochów, tak jak to miało miejsce na przykład na magusiu no i okej, okay, chyba jest w tym momencie git, razy 10, razy 10 razy 10, no i co my tu możemy ulepszyć to we do awki, to eku do awki talizman no to możemy w sumie zaczarować nie ulepszyć, no i to nam nie jest potrzebne, bo i tak skipuje za klepsydry. dobra, czyli gabinet magii mamy z głowy możemy sobie na spokojnie wracać do rolowania sklepu w tej zbrojowni. No i zobaczmy. Martwi mnie to, że nie wiem, czy ja mam taki duży pancerz po prostu w tych swoich obecnych itemach, że większość, która mi leci, to jest. O, zobaczmy. No niezłe to jest, tylko że górny nie jest wybitny jak tak patrzę, w sensie ogólnie rozrzut, nie? 67 spoko, jak to wygląda jeżeli chodzi o Kunegundę, no tutaj, no tu byśmy mogli Kunegundzie to ewentualnie wymienić, a sobie jeszcze poroluję, na razie go zostawię z botku jeżeli by nam nic lepszego nie poleciało to wiadomo biorę. Natomiast jak jeszcze będziemy i tak rolować To niech on sobie tam leży Dobra, kolejne rękawice I to o wiele lepsze Zobaczcie ile one mi dają pancerza na plus Super, to zrobimy to w ten sposób No i te rękawice w tym momencie już mogę wymienić Żeby to już było z głowy Szkoda, że nie ma tego czaru na rękawice Bo my tam mamy tą strefę mroku Jakbyśmy mieli ten czar na rękawice To może by nam się udało już pokonać tego dziesiątego W trzynastym piętrze Oczywiście mowa o mroku Dzięki temu byśmy od razu sobie wzięli I złapali pupila w mroku Także no, to by było na pewno przydatne, ale powiem Wam, że coś te czary na W60 idą bardzo wolno. Serwer z początku było widać, że jest aktywny, było widać, że naprawdę tak jakby no mocne tu są osoby, bardzo grzybiące i tak dalej, a mimo wszystko te czary idą strasznie wolno, no i no to w sumie możemy wziąć, tak Wam powiem, dlatego że. Mm, tam dostaliśmy dużo pancerza w rękawicach, no nie, to tutaj taką delikatną ilość możemy sobie stracić, no te runki muszę na razie wymieniać, trudno, dodaj miejsce na klejnot, odzyskamy sobie klejnot, będziemy to na bieżąco wymieniać, żeby mi się tutaj EQ nie zawaliło, tak, teraz jak patrzę na EU1, jak to wygląda z tymi czarami, no to idzie to zdecydowanie szybciej, więc no mówię, jakoś tak nie wiem czemu, nie wiem z czego to wynika, czy może jakoś, nie wiem, dużo osób odpadło na W60, przez to, że wystartowałem EU1 i poszli i tam nie mam pojęcia z czego to wynika, no ale coś w tym niestety jest. Dobra, tutaj mamy też ulepszoną jakość przedmiotu i mamy fajny pasek, więc sobie również to wymienimy, odzyskamy sobie klejnot w ten sposób. Mam nadzieję, że ja tutaj nic głupiego nie zrobię, bo ja zawsze jak robię eventy epickie, czy to na streamie, czy to właśnie na... Tutaj, yy, poczekajcie, tutaj nam nic nie jest potrzebne w dalszym ciągu. Yy, czy to właśnie na odcinku, to ja zawsze coś głupiego niestety zrobię, ale mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Yy, lecimy dalej. Tu jakiś paseczek, ale na wszystkie staty yy, nic yy, nas yy, to nie obchodzi w tym momencie. Mamy kolejną broń. Oj, zobaczcie, runka 32%, yy, bardzo fajna, weźmiemy to sobie. Górny nie za duży, yy, ale możemy spróbować komuś to dać. I mamy broń dla wojownika, zobaczcie, plus 66, jak na broń wojownika bardzo, ale to bardzo y, fajnie. No i mamy runkę 32%, dam ją sobie oczywiście, chyba nawet większej w ogóle przy obecnej ilości run nie sprawdzałem, co prawda, ale chyba nawet lepszej nie mogę w tym momencie dostać, y, więc y, zostawimy to sobie w ten sposób, odzyskamy sobie klejnocik, y, żeby tutaj nic głupiego nie zrobić, no i potem ewentualnie zamienię tą runkę, tak jak mówię, y, dla siebie, a Barbar będzie miał tam to moje stare 31%. Dobra, czyli Barbar ma brońkę wymienioną, fajnie, dalej, dalej lecimy, y, Najbardziej poszukujemy tej broni dla nas, żeby ona była taka, wiecie. No, z plus 70 myślę, że minimum się, no dobra, nie, między 60 a 70, bo plus 70 może nie być tak łatwo dostać, no ale żeby wiecie, żeby po prostu był odczuwalny ten buścik, no i żeby nam wzrosły jakieś procenty na lożki. Okej, okay, mamy już budki tak samo, tutaj nas na razie nic nie obchodzi w dalszym ciągu, ciągle sprawdzam te czary, no ale w tym momencie to, co mamy mieć zaczarowane to mamy, no i co, zostaje nam tak naprawdę tylko i wyłącznie czapka, z tego co widzę, czapka, no i broń do wymiany, tutaj już całą resztę żeśmy sobie powymieniali, cała reszta Wygląda naprawdę solidnie, yy, no ale nic, no. Pozostaje nam szukać tak na dobrą sprawę. Jeżeli by nam poleciała na 300 staty brońka dla Magusia, to oczywiście bym podmienił. Oj, zobaczcie, i mamy czapkę. Yy, a, czyli ulepszonej jakości przedmiotu, to już mam 3 razy. 15% PZ mam, czyli ja już tego nie muszę zamieniać. Czyli, a to w sumie jest jedno i to samo, dobra, nieważne. Yy, ok, odzyskujemy sobie klejnocik, pyk. Yy, no i dobra, i lecimy dalej. No i tego się najbardziej obawiałem, powiem wam. Że już tutaj wszystko sobie że tak powiem powymieniam i zostanie nam tylko szukanie tej nieszczęsnej broni. No ale dobra, trudno. porolujemy jeszcze trochę. No a jak się nie uda, to weźmiemy po prostu tom. No to też jest fajne. To też nam daje prawie 70 średnich na plus. Tak naprawdę o te średnie mi najbardziej chodzi. No ale wiadomo, jednak bym troszeczkę bardziej dokręcił. Póki co mi poleciała tylko jedna broń na 300. Jak, jak dobrze pamiętam, jak się dobrze orientuję. Więc no, wypadałoby troszeczkę troszeczkę więcej. W sumie tych zwykłych itemków to już nawet nie sprawdzam, tak Wam powiem, żeby się tutaj wiecie, no ale to jest taki odruch, że jak Ci coś leci, to i tak sprawdzasz. O, dobra. O, no i zobaczcie, coś takiego, 1500 górny prawie, więc o wiele większy od naszego. No i dobra, i to możemy wymienić tutaj jak najbardziej, runkę sobie tą możemy wymienić z tą, żeby tu mieć 32%. Tutaj sobie... Poczekajcie, to żeby to mądrze zrobić, kunegundzie damy 31, żeby miała tam delikatnie większą. Temu damy 30 z tej broni, pyk, w ten sposób. No i dobra, tutaj sobie zrobimy oczywiście miejsce na klejnot. Odzyskamy sobie tu klejnot, żeby to już mieć z głowy, cyk, cyk, dobra. Ulepszymy oczywiście razy 10. Zobaczmy, bo tu się nieraz te ulepszenia bugują. Ale widzę, że wszystko mamy ładnie, razy 10. Zrobimy to sobie tak, i w tym momencie tą brońkę dajemy. Aha, to ja mogłem od razu na tą przerzucić. No to jestem zbanem, zmarnowałem jedną zmianę run, czyli 20 grzybków. No ale trudno, jest jak jest. Dobra, tutaj sobie dodamy miejsce na klejnot, zrobimy to sobie tak. No i maguś tylko nie ma broni wymienionej, ale myślę, że nie będzie jakoś mu z tego powodu przykro. Maguś tej broni nie ma jakiejś giga starej, więc niech będzie tak jak jest. Spoko, no i dobra. Dobra, na razie możemy zostawić. W sumie w 1000 grzybków się przebraliśmy, plus tam bronię dla pachołków, więc nie tak źle lepsza runka. No i nawet szybko nam poszło. 15 minut odcinka około, bo jeszcze gadałem na początku. No i teraz sprawdzamy procenty. Zobaczmy, czy dało nam to jakoś dużo, czy nie zrobimy za wiele w tych lochach. To jestem tego najbardziej ciekawy. Dobra, coś tam nam wzrosło. Jak tak patrzę. Jakoś to tam wygląda, powiedzmy solidnie. Może wiecie co? Może ja zacznę w ogóle od tornada? Dlatego, że ja tornado tutaj już pocisnąłem dalej i ja będę chciał dobić 600 tornado. Myślę, że to zrobię bez problemu. No i na tym 600 tornadzie będę się chciał już zatrzymać. Chcę już to po prostu, wiecie, żeby z tego tornada jednak bardzo duże ekspa leci w późniejszej fazie. No i nie chcę tego za bardzo dociskać, żeby potem po stopowaniu lochów stracić na tym, że tak powiem. Więc tornado sobie dobije do 600, żeby była taka okrągła liczba, no i będziemy już to mieli z głowy. Już tornada nie ruszam, bo i tak tu pocisnąłem dość mocno, jak tak patrzę, no ale też wiecie, no ja nie chcę odstawać levelowo. Te osoby, co mają w tym momencie wyższe levely od nas, na pewno również to tornado jakoś tam bardziej docisnęły. Widziałem w ogóle, że dużo osób na tym serwerze to jeszcze taka ciekawostka, stopuje lochy na 360 levelu. No nie wiem, kurde, dla mnie to jest jakoś tak za wcześnie, tak mi się przynajmniej wydaje więc no tak dziwnie nie? dziwnie to wszystko teraz z, tym, z tą taktyką powiedzmy stopowania lochów wygląda no ale nic no my twardo się trzymamy swojego my twardo czekamy na ten 375 i wtedy będziemy się dopiero bawić w stopowanie okej okay. tu mamy tak za 7 za 2,5 czyli to mamy w tym momencie najtańsze więc ja może sobie zrobię tak żeby te itemki mi leżały do wiedźmy no i lecimy dalej teraz jeszcze 4 tornatka jak dobrze widzę no i na 6 się zatrzymujemy, żeby mieć równiutko. Nie wiem, czy dobijemy level. Chyba nie, bo nam zostały tylko dwa tornada. No ale mało będzie brakować, żeby ten 362 sobie dobić. Yy, no ale dawaj, no tu musimy wojownika. To nie powinien być problem. Jakiś ogromny. Tak mi się przynajmniej wydaje na jakiegoś tam maga widziałem, że mamy 1,5% i strasznie mamy dużo, tak po 0,50, bo to wam w sumie nie powiedziałem jak tego skana zrobiłem tak po około, wiecie, 050, coś takiego no i te loszki dzisiaj też będziemy sobie próbować ubijać. Dobra, i mamy 600 tornado, mamy zwiadowce pewnie łatwo by to padło no ale tak jak wam wspomniałem, już tego tornada nie ruszam. W ogóle też mi pisaliście pod ostatnim odcinkiem z W60 Po co to tornado robię? Miałem to zostawić, a tutaj jeszcze ten portal to jest z Maguś, ale jakbyśmy mieli trochę farta, no nie mamy. W... Dobra, nieważne. Wszystko wyliczone idealnie, OK. To w sumie może jeszcze jeden skanik, bo ten nowy portal, w sensie no, ten dodatkowy portal może nam tam troszeczkę bardziej pomoże. Tak czy inaczej, no mówię dużo osób pisało, że miałeś stopować tornado, nie stopujesz i tak dalej no więc tak jak wspomniałem, robię to żeby po prostu gonić level w tym momencie, bo inne osoby topowe w tym momencie na serwerze również to zrobiły dobra, największe procenty mamy na choleryczkę hane i to jest 1,33% więc może by nam się udało ją pokonać, nawet na pewno bym powiedział spróbujemy tutaj, to nam da 300 milionów expa, na pewno warto, w ogóle my mamy teraz praktycznie samych magów z tego co patrzę, na samych magach stoi z samymi magami mamy problem, więc no to jest dla nas najbardziej bolesne. Mówię, no te maksymalne runki, ok, siedzi. Te maksymalne runki by nam bardzo, ale to bardzo pomogły. Natomiast tu mamy, zobaczcie, zadychę. No to nic, to zrobimy to tak i to możemy sobie powiedzmy rozmontować, bo i tak dzisiaj mamy sporą rozmontowań, no ale niestety jest jak jest, powiem Wam. Tak czy inaczej, okej, okay, tu sobie przeczytamy, o co chodzi, w sensie przeczytamy, Boże, obejrzymy po prostu walkę, muszę to gonić, zobaczcie w ogóle, jakie dwa kryty potężne, muszę to gonić, muszę po prostu z tym levelem nie odstawać, no i tego tornatka po prostu, no już teraz stopuje, teraz powiedzmy, że stopuje, żebyście nie krzyczeli w komentarzach, do tego się głównie chcę odnieść. Dalej, zrobimy jeszcze oczywiście jednego skana, bo wydaje mi się, że bardzo możliwe, że tu kolejnego też pokonamy, jak tam siądzie odpowiednia ilość odrodzeń, no ale na ten moment mamy Luciusza czysto krwistego, to jest również Maguś, na niego już mamy tylko 0,71%, no podniosły nam się te procenty po tym przebieraniu, bo tak jak mówię, 2-3 dni temu mieliśmy 0,09% i to były nasze największe procenty, także teraz to wygląda lepiej, no ale też niestety nie ma szału, to jest w ogóle 3,77 level, więc on tak na dobrą sprawę nawet nam nie da pełnych 300 milionów w Expa, potem mamy na Meduzę 048, ale Meduzy to ja chyba nie klikam bo to jest jakiś tam mały level jak dobrze pamiętam mamy na dojo bohaterów z dzieciństwa 048 ale chyba tego też nie klikam potem mamy na węża Midgardu 029, o dobra siedzi fajnie, czyli tak to jest 319 level, więc go nie klikam meduza to jest 305, też jej nie klikam jakby były większe procenty to bym to zrobił ale to nam nie daje prawie wcale expa, więc nie ma co możemy sobie oczywiście obejrzeć tego Luciusza, zobaczmy jak to tu wyglądało, na Hane wystarczyły dwa mocne kryty, no tu Tutaj też na początku sporo krytów. Teraz jakiś z górnego rozrzutu znowu i znowu. Dobra, ładnie ubity. Dalej, teraz mamy tego węża Midgardu i na niego mamy zaledwie, to jest strefa światła, cyk, wąż Midgardu. Potem mamy berków, więc jakby ten wąż nam padł, to i może tych berków by się udało poubijać. No ale na niego mamy zaledwie 0,29%. Na bezlicego w mieście Intryg 0,26%, na pogromce słoniowatych 0,26%. No i potem jakieś tam... Domy Strachów, smocze Skarbce w Strefie Mroku to nic ciekawego. To nie ma co klikać, bo to nam też nie daje za dużo ekspa. No i na 13 piętro w Łodzi Mierza młoto ładnego mamy 0,09%, czyli no niestety chyba jeszcze dzisiaj go nie ubijemy. Chociaż nie mówię, popróbuję. Dzisiaj będzie taki mocny odcinek, to w sumie mogłem powiedzieć na początku, a nie w 22 minucie dopiero. Ale dzisiaj będzie taki mocny odcinek, gdzie będę chciał jak najwięcej tych Lochów po prostu dobchać żeby no jak najwyższy level wbić no i żeby to jakoś wyglądało. Bez licy tak jak mówię 0.26 to jest maguś. Może tutaj no dobra, na razie to tego, na tego węża no nie mamy za dużo, ale więcej niż na tamtych, to jest w ogóle zwiat więc no może by się go udało jakoś ubić. Przeważnie jak mamy już takie ponad 0.20 to na tym łowcy te lochy szybko padają. Zobaczymy czy dzisiaj też tak będzie. Do tej pory tak było przynajmniej, ale jeszcze bym chciał sobie tutaj zerknąć, bo tak, tutaj aha, to jest magi, ten to też jest magi. Potem jest dopiero Wojownik i na końcu mamy niepalną, czyli zwiadowcę. No to jak tego nawet ubijemy, to na następnym magu się i tak zablokujemy, więc na dobrą sprawę. Kurczę, no ani dzisiaj nie zdobędziemy pupila ze Sterosu, ani dzisiaj nie zdobędziemy pupila z 13 piętra z Mroku, więc szkoda, no szkoda. To jeszcze będziemy musieli zrobić, no ale trudno, no to już chociaż w sumie nie wiem, bo jak my będziemy czekać do legendarnego lochu, to jest bardzo duża szansa, że już będziemy mieć wiecie, taki level, że będziemy stopać lochy, więc najwyżej tylko skończę ten Esteros, ubiję Włodka, no i więcej nie będę tam ruszał, no ale to wszystko zobaczymy jak wyjdzie oczywiście w praktyce. Na ten moment to my My musimy tutaj poubijać te lożki, na które nie mamy zbyt dużo procentów. Nie wiem szczerze, co mógłbym jeszcze zrobić, tak na dobrą sprawę. No, kopalnie gemów mam dziesiątkę, to też na pewno nas delikatnie boli. No, ale ja teraz się skupiam na twierdzy, żeby tą twierdzę na 20 jak najszybciej wbić. No, i potem lecę z akademią, bo to jest tak na dobrą sprawę priorytet. A kopalnie gemów prędzej czy później tak czy siak sobie podbijemy i prędzej czy później te gemiki wymienimy. Więc z tym nie ma problemu. No, największy problem jest z runkami, ale jeszcze. Mogę Wam dopowiedzieć, że runki... Ja najprawdopodobniej mam jedne z najlepszych na serwerze. Jest to spowodowane tym, że bardzo szybko mi poleciały ulepszenia, te pierwsze, o złocenie i przyspieszenie. No i potem też platynki bardzo szybko ubrałem, że tak powiem, zakupiłem. Więc no, te runy są, nawet patrząc, jak Wam potem może pokażę topkę, jak będziemy patrzeć na runki w broni innych, no to będzie to widać po prostu, że ja mam jedne z mocniejszych run na serwerze, także no nie ma tutaj jeszcze osoby, która chociażby myślę nawet się zbliżała do tych maksymalnych run więc no mówię musimy się męczyć z tym tak jak jest na bardziej pamiętam że chyba było tak że ja jakoś między tym okresem e70 a to... 100 Wyrwałem jakąś brońkę chyba 46%, coś koło tego. No i ta, broń, ta runka w tej broni mi bardzo pomogła, gdzie tam już mogłem te lochy sobie fajnie skończyć, fajnie je dobić, no i dzięki temu już tam zacząć stopowanie lochów nawet przed wbiciem maksymalnych run No a tutaj no zobaczymy jak to będzie wyglądać, nie ma co się wiecie. Jakoś tam napinać, nie ma co tutaj, jeszcze muszę jedną rzecz zobaczyć tak, dobra, dźwięk z gry działa, bo jakby nie było dźwięku zgry, to się zdenerwował. Ale mówię, zobaczymy po prostu jak to nam tutaj wszystko wyjdzie. Dobra, no proszę Cię, padnij. Powiedzmy, że tak, może będziemy na zmianę klikać, tylko co ja tutaj mam jeszcze ciekawego? Jak nie ten wąż Midgardu? No tu naprawdę, on nie może żadnych uników robić, no i my musimy tych krytów, w sensie krytów, tych odrodzeń, no krytów też, ale odrodzeń przede wszystkim musimy dużo zrobić, żeby go pokonać. To jest twardy kloc, on jest problematyczny, w strefie mroku tak samo, no i to jest zazwyczaj właśnie taki dłuższy bloczek, więc... No, jakoś to musi nam paść. On ma w ogóle, aha, bo on ma obrażenie, odporność na błyskawice, a my mamy zimno. No to jeżeli chodzi o to, to jest ok. To z tym nie powinno być problemów. No nic, bijemy. Jeżeli nie on, no to ten bezlicy. Jeszcze mamy pogromce słoniowatych, ale to też jest mag. No my tu mamy samych magów. No tu tak na dobrą sprawę ten wąż Midgardu, ze wszystkiego, na co nam zostały fajne procenty, powinien być najłatwiejszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I powinniśmy najłatwiej go pokonać. No bo potem wiadomo jak to wygląda na magów. Na magów to już czyste obrażenia, górne rozrzuty, no i potężne krytyki, żeby to miało rację bytu i żeby to jakoś padło. No ale dobra, nieważne. Na razie się męczymy z nim. Może powiedzmy, że jeszcze 45 prób, tak około. No i sobie polecimy może do tego bezlicego. Chociaż bezlicy i pogromca słoniowatych to jest jedno i to samo, patrząc na procenty. No ale może coś takiego spróbujemy. Zobaczymy jak to wyjdzie. bo mu Mówię. no Musimy, żeby jakoś robić taką, wiecie, takim już masz i żeby nie klikać non stop jednego i tego samego, to żeby dla tak, no, urozmaicenia po prostu odcinka troszeczkę zmieniać tych rywali, no bo tu nie ma lekko, jak patrzymy. Dobra, to teraz tak, bez licy, tutaj może ze 100 grzybków na niego około. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No, ten kalkulator tutaj nie dochodzą pachołki, nie? No, mówię, w strefie roku to my nie mamy za dużo do roboty, niestety, w tym momencie, więc ten kalkulator powinien w miarę dobrze działać, biorąc pod uwagę, że musi policzyć tylko nas, bez pachołków i jak te walki przebiegają. O tam bardzo bliska próba, no ale to jest standardzik. No, z magami to tak będzie zawsze wyglądać, że po prostu yy, no, co chwilę im będzie zostawać mało, ale żeby postawić tą kropkę na D, no to to nie będzie niestety takie łatwe. Lecimy, lecimy, 16 milionów, ile on ma ogólnie? 55. No kurczę, no nie wiem, on nie może nam krytów walić, by musimy za trzy kryty z górnego rozrzutu i może jakoś by to poszło. W sumie jak będzie taka bliska próba, jak za szybko nie będę klikał, to spróbujemy sobie ją zapisać, żeby obejrzeć jak to tu wygląda. 34 miliony, 31, 48, 27... No kurczę, powiem wam, dobra, 4, 3, 2, 1. Okej, okay, dobra, i teraz lecimy do tego. No będziemy tak po stok grzybków, aż w końcu coś padnie. Nie wiem, czy to jest za ciekawe, czy też nie, no ale kurczę, no spodziewałem się większego progresu. Na ten, moment na ten moment wbiliśmy około chyba jeden level, więc no jak na przebranie wszystkiego, jak na takie duże średnie na broni, to nie wygląda za dobrze, powiem wam. Tu jednak yy, chciałbym troszeczkę więcej zrobić. W sumie to jeszcze tego włotka bym popróbował, no na niego. Jest niby 009, yy, bo to jest tak jak mówię strefa mroku, ale no jeszcze by też fajnie go było ubić, no, ale zobaczymy. Dobra, na razie będziemy robić tak jak mówię po 100 grzybków, aż w końcu coś padnie, yy, no i dalej będziemy sobie kombinować bo tak patrzę, no ale nie, no my już wszystko co mieliśmy to można powiedzieć, że ubiliśmy z takich ciekawszych rzeczy może tam ewentualnie ta, ta siedziba główna firmy Playa Games może tego zwiadowcę w strefie, w sensie no w strefie światła, ale chodzi mi o Szkołę Magii może ich, no ale to zaraz zrobimy skana, na razie musimy tych trzech gagatków ubić, żeby tutaj dalej coś kombinować chociaż tak jak na bezlicego te próby były tam co niektóre bliskie tak tutaj z tego co widzę o dobra Padną. Ok, mamy to. <grych> mamy to pięknie. Yy, kolejna dyszka z tego co widzę, Kolejne, yy, kolejny drogi itemek, więc dobra, zrobimy to w ten sposób. Yy, no i co? I lecimy do oglądania. Zobaczmy, razy dwa, yy, pierwszy kryt, drugi kryt, trzeci kryt, yy, czwarty zwykły. O kurde, jaka buła potężna. No to jak my możemy takie buły machnąć, to nie ma co się dziwić, że jakiś tam procent na tych magów jest yy, co prawda pewnie często się to nie zdarza, no ale 300 milionów. Expans zainkasowane. Jestem zadowolony. Dobra. Czyli nam teraz zostaje tylko dwóch, więc wracamy do węża Midgardu. No i znowu, tak samo. A chociaż czekajcie, kogo my teraz mamy? Teraz mamy Woja, to on może też padnie, ale zaraz. Teraz sobie lecimy do węża Midgardu. Jego. Dobra. Po, po dłuższej przerwie, jeżeli chodzi o klikanie lochów, tutaj razy trzy, bo ta walka pewnie będzie długa, po dłuższej przerwie od jakiegokolwiek ubijania lochów, teraz idzie naprawdę sympatycznie. I cygi, dobra, kolejne odrodzonko, chyba już drugie, jak się nie mylę, trzecie odrodzonko, zobaczcie, no właśnie te uniki, to jest to czwarte chyba już, albo piąte, bo straciłem rachubę. No masa odrodzeń, niezu jaka próba idealna nam siadła, pięknie, no ale dobra, od tego to jest, żeby nam takie próby siadały, piękna sprawa, no i zostaje nam tylko ten bezlicy, no to teraz yy, co, to może teraz po 100 grzybków na bezlicego i na włodka, bo z tego skana, którego mam... Dobra, nieważne... Nie wiem co się nagle stało, że to zaczęło tak padać, ale spoko. Same kryty jak widzicie, mamy jakiś kurde szkoda, że nam nic do wiedźmy nie leci, bo my tutaj zobaczcie, tymi temkami, co są po dychu, to my sobie zawalamy ekwipunek, a przez to potem nam nie starcza miejsca, żeby jakieś tam chociaż Albo dobra, na razie nie będę kombinował. Żeby jakieś epiki do kibla odkładać, nie? To jest zawsze problematyczne na tym etapie. Dobra, to co? Może polecimy do tej strefy mroku, tak mi się wydaje. Może spróbujemy tego Włodka machnąć. Włodzimierz Młotowładny. No to już jest tylko 0,09%, ale jeżeli nam tak fajnie te loszki padają. No i jeszcze powiem wam, że... Tutaj mamy wiadomo, nie dość że nasze odrodzenia to jeszcze uniki Kunegundy, to jest wojownik. No, kalkulator do Lochów, jeżeli chodzi o strefę mroku, nie zawsze działa idealnie. Nieraz pokazuje za dużo niż powinien, nieraz za mało, wiadomo jak to jest. No to jest jednak oprócz nas, to są jeszcze trzy postacie, które mogą tam różne war warianty walk, że tak powiem, yy, w trakcie klikania uskutecznić, uskutecznić, więc to pewnie nie jest takie proste do wyliczenia. No ale spróbujemy. No 009 to nie jest not possible. Czasem się klikało lożki na takich procentach, zwłaszcza przypominam ostatni odcinek z klikania lochów na Magu, gdzie tam dociskaliśmy chyba nawet 006 czy coś takiego i nam to padło, więc spróbujemy. No, kwestia kurde, trochę uników punegundy z 4-5 odrodzeń z naszej strony, no i może jakoś by to siadło, tylko pytanie. Dobra, może 200 grzybków na niego, tak wiecie, czysto sportowo, że tak powiem. Około 200 grzybków, zobaczymy jak to będzie wyglądać no i zrobimy skanika, bo mam wrażenie, że nam się troszkę Troszkę przeciwników podblokowywało w tym momencie. Ciekaw jestem, jak to wygląda w tym Esterosie, bo jeżeli na tego maga mielibyśmy jakieś sensowne procenty tego kolejnego, co nam się teraz pokazał, to może i nawet potem tego woja 19. W sensie to jest dziewiąty, ale 19 przed tym podziałem lochów, i tą 20 niepalną już byśmy dzisiaj ubili. To by na pewno było fajne, no ale zobaczymy, zobaczymy. Kurcze, nie ma co jakby snuć sobie daleko idących planów, bo przeważnie jest tak, że jak ja mówię, jakbyśmy coś tam ubili, to pójdzie, a potem skanuje i się okazuje, że jest not possible na niego, ale dobra, na razie zostaje nam ten włodek. Możemy w sumie jeszcze tego golda wydać, bo ja mówię, golda trzymałem tylko po to, żeby mieć na przebiegu. A teraz już nic przebierać nie będziemy, więc możemy sobie na spokojnie tego goldzika wydać. No to było tam 10 statystyk około, ale, ale lepsze to niż nic. No i dobra, ciśniemy dalej. Zobaczmy, czy coś tutaj uda nam się z tym włotkiem. No i mamy to. Mamy to. Włodek pada. Yy, mamy coś na inteligencję. Zobaczmy. Plus 20. To nie za dużo. Możemy rozmontować. Obejrzyjmy sobie tą walkę. No to jest to, mówiłem. Jak się tutaj Łowca Demonów rozkręci, yy, to te lożki padają naprawdę zacnie. Barbar nie zrobił za wiele 215 milionów. Ej, Kunegunda też nie zrobiła za wiele. Kunegunda zbiła zaledwie około 30 milionów. Yy, więc wszystko zrobiły nasze odrodzenia. I to jest pierwsze odrodzenie, to jest drugie odrodzenie, mamy trzecie odrodzenie. Yy, mamy czwarte odrodzenie, piąte odrodzenie, szóste odrodzenie no i potem już miał nas na hita, my też mu dużo biliśmy, no i sześć odrodzeń i Włodek nam pada pięknie, dobra, Jezu, już się bałem, że taki będzie mały progres a my tutaj szalejemy, robimy kolejnego skana no i próbujemy coś jeszcze Wykminić oczywiście standardowo na tym naszym łowcy demonów, co my tutaj mamy? Ok, mamy na nieumarłą armię w górze popiołów, czyli w starym Hemoridorze. Mamy tutaj prawie 3%. To jest to dokładnie, więc to nam jeszcze powinno paść łatwo. To jest wojownik, więc nie ma co się dziwić. Dokładnie, pięknie, nic nam tu nie poleciało. Sprawdźmy sobie. Nieumarła armia. Pokaż walkę. Dobra, weźmiemy razy 3, bo pewnie ta walka troszkę będzie trwała. Potem mamy, no Medusę to omijamy Na Anioła Apokalipsa Alexa mamy 0,49. No i na Przyjemniaczą Tęczniątko mamy 0,25. I to są te lochy, które mi się można powiedzieć, no tak jakby odblokowały, nie? Jest jeszcze ten Berek, o którym mówiłem, ten Fenrir, a na niego mamy zaledwie 0,05%. Myślałem, że na Berka jako owca demonów będziemy mieli więcej, no ale jest jak jest. On ma w ogóle odporność na... Błyskawice z tego co widzę, no my mamy zimno, no ale i tak nie jest to zbyt dużo. Dobra, czyli teraz lecimy tutaj, teraz lecimy do tego Alexa. Zobaczmy to sobie, czy nam jako tak opadnie. 0,49. No ubiliśmy 009, więc 0,49 to też nie powinien być problem. Jezu, ale ten naprawdę ten łowca demonów jest strasznie mocny do tych lochów. To jest aż no dokładnie zobaczcie. To jest aż niesłychane jak te odrodzenia robią robotę. Tu mamy buciki, ale nie jakieś giga drogie, nie kosztują dyski, więc możemy z bomby rozmontować, no bo co z tym więcej zrobić. Dobra, Aleksa, możemy sobie jeszcze obejrzeć cyk w ten sposób. Zobaczmy. Okej, okay, no on nas tu bardzo dużo bije, ale też nie ma za dużo HP, więc te odrodzenia, to już drugie. Te odrodzenia są naprawdę dobre na niego. Zobaczcie, cyk, pięknie, łatwo to poszło. Lecimy dalej. Mamy teraz tak to dojo to omijam. Przyjemniaczą tęczniątko mamy 0,25%, więc jeszcze sobie spróbujemy to ubić. No i mamy... Yy... Aha, no i na tego złowrogiego gnoma w Esterosie mamy Not Possible, więc jego niestety jeszcze dzisiaj nie ubijemy, ale dobra, jednego pupila z mroku już będę mógł sobie na spokojnie złapać, więc zostanie nam tylko ten Esteros. No ja osobiście jestem zadowolony. Co my tu jeszcze w ogóle mamy? Mamy jeszcze tą szelantulę, gdzie to jest? A nie, bo ja teraz to ubiłem. Dobra, to jeszcze zrobimy, oczywiście, skana. Sorry, sorry, mój błąd. Zawiesiłem się. Czyli gdzie ja teraz chcę iść? Teraz chcę iść do szkoły magii i do tego. Nie, no to jest. To jest, powiem wam, coś dziwnego, co się tutaj dzieje. 0,25% mieliśmy na niego. pad za jednego grzyba. Co jest? Jezu, to jest potwór. Ten łowca demonów to jest naprawdę potwór. Aż się przyjemnie tym gra, jak to tak wygląda. No zobaczmy, oczywiście. Jak to tu wyglądało. Yy, mamy pierwsze odrodzonko, cyk. Yy, no teraz uniki wchodzą w grę, jakieś kryty. Mamy drugie odrodzonko. Dobra, trzecie odrodzonko. Czwarte, no sporo tych odrodzeń. Piąte. Szóste, sześć odrodzeń, tyle co... Siódme, Jezu, siedem odrodzeń. Tylko jedno więcej niż na Włodka. I to od razu za pierwszą próbą. On, on nam... Który on miał level w ogóle? 3,85. To on nam nawet nie dał jeszcze 300 milionów ekspa pełnych. Dobra, robimy skana jeszcze jednego Jezu. Jak to pięknie idzie? Jak to pięknie pada? No to jest coś naprawdę niebywałego. I teraz sobie tak myślę z tyłu głowy, jak. No wiadomo, tutaj są w topce. Zaraz do topki przejdziemy, jak już będzie koniec odcinka. Są w topce jacyś wojownicy, paladyni, którzy mają 370 levele No ale to są ludzie, którzy mają gemy. Zobaczcie po 1300. My z gemami. Które są no około 500 powiedzmy nawet niecałe Robimy bardzo podobny level co oni I teraz pomyślcie sobie jak paladyn czy jakiś wojownik ma tutaj takiego łowcę demonów gonić No nie da się po prostu się nie da Dobra no i widzę że mamy... Jeszcze troszeczkę do roboty A miano, no w sumie nie troszeczkę W sumie jeden loch Mamy tutaj szelantulę Którą możemy sobie ubić Bo mamy na nią prawie 5% Także raczej nie powinno być z nią problemów Jakiś gigantycznych Raczej padnie szybko 440 level Piękna sprawa Od razu 300 milionów ekspa zainkasujemy Dokładnie No i brakuje nam mało Jak tak patrzę Brakuje nam naprawdę niewiele Do kolejnego levela Więc może jeszcze poubijam No na meduzę mamy 054 I na to dojo bohaterów dzieciństwa mamy 0,50. Więc no może to jeszcze podobijam, żeby dobić ten 3,65. Żeby był okrągły level. No i w zasadzie tyle, nie? Nie liczyłem ile odrodzeń, ale z tego co widzę dość dużo. Mamy jakiś łuczek, ten łuczek nie za drogi. Możemy w sumie też rozmontować, niech już będzie z głowy. No i kogo my teraz mamy w ogóle w tej górze popiołów? Mamy Paladyna. Ej, ten Paladyn może i też by padł. Ale dobra, najpierw lecimy do... Meduski. Meduska 305 level maguś. E, przypominam 0,54% na nią. E, no, zobaczymy. Mam nadzieję, że to w miarę szybko padnie, bo nie chce mi się jakoś dużo grzybów wydawać na 305 level. Nie jest to w moim odczuciu jakieś giga potrzebne, żeby coś takiego robić. Ale no, zobaczmy. Zobaczmy, czy to w miarę nam łatwo padnie, czy niełatwo. E, w dojo bohaterów też mamy 0,50 i też mamy magusia, niestety. E, no, ale najpierw musimy ubić Tom. Meduskę, chociaż wiecie co? Ja może. Bo jeżeli ten hemoridor jeszcze są jakieś sensowne procenty na niego, to my tym hemoridorem dobijemy level. To nie ma co tutaj wydawać grzybów bez sensu na tą meduzę. Ta meduza i tak nam padnie niedługo, pewnie za darmo praktycznie. Dokładnie, mamy na niego 1,14%. Dobram, to tym tym paladynkiem sobie dobijemy 3,65%. No i chyba to będzie koniec. No Odcinek myślę, że naprawdę zacny. Odcinek wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobry. Paladyn, co prawda, nam, jako łowcy demonów, Zabiera 33% HP jego Fireballem. No ale tutaj, oczywiście, standardowo liczy się to, ile zrobimy odrodzeń. Jak zrobimy wystarczająco dużo odrodzeń, no to ten ten Fireball y, finalnie nie będzie jakiś y, dla nas bolesny, powiedzmy, jako postaci. Potem mamy Wojownika 9 i 10 to też jest Wojownik, no ale z nimi już może być y, dzisiaj problem. Y, oczywiście zrobimy jeszcze jednego skana, no i cyk mamy to. Y, 3, 6, 5 lewe, zrobimy dzisiaj jeszcze jednego skana, aczkolwiek, y, poczekajcie gdzie to było, aczkolwiek nie na, spalam się już tutaj na żadne tam inne lochy, no właśnie, zobaczcie, y, mówię, ten pierwszy hitek to jest Fireball, no i nam bardzo dużo zadał. Mamy pierwsze odrodzonko, teraz mamy drugie odrodzonko, teraz będzie trzecie cyk. No dużo chyba tych odrodzeń czwarte okej, okay, teraz nam kryty trochę uratowały no ale 4 to też jest naprawdę sporo I dobra, ostatni, sorry, że tak w ogóle co chwilę te skany robię, no ale tu wiecie dzięki temu, że zrobię skan, to nie klikam nic na marne, no i jest odcinek bardziej dynamiczniejszy, mam takie wrażenie no ale zobaczmy jeszcze no dokładnie, Meduza 0.67 i to są najwyższe nasze procenty Dojo 0.60, no i potem mamy Smoczy Skarbiec w mroku 0.18 Dom Strachu w mroku 0.14 Fenrir w świetle 0.04 czyli ten berek, Hemoridor the um. roku 003 No i Hacker Jan w siedzibie głównej firmy Playa Games 002 No i reszta to jest Not possible, bardzo dużo tych not possible lochów Dobra, wszystko Zrobiłem tak na dobrą sprawę, wszystko to co chciałem Wbiliśmy łącznie Prawie 4 levele Około tam 3,5 plus minus I mamy level 365, więc jeszcze 10 Leveli i w końcu zaczynamy Na tym łowcy demonów Stopować lochy i mieć nareszcie można powiedzieć, klikanie na bardzo długi czas z głowy. Dobra, i chyba wszystko, jeżeli chodzi o klikanko. Wszystko Wam tu od razu pokazałem. Ładne przebieranie, ładne klikanie. Generalnie mówię, jestem bardzo zadowolony. Możemy jeszcze oczywiście sprawdzić topkę. Miałem Wam pokazać te procenty. No i zobaczcie, Apo, który wydał no, na legendarny loch, wszyscy wiemy ile. Ma już tutaj setną kopalnię i tak dalej, i ma w broni 28%. Milo, o, Milo ma 34%, okul, cool. a ciekawe, ile my możemy teraz, tak z czystej ciekawości, bo ja tutaj mówię, no niby nam poleciało 32%, ale nie wiem, czy to jest max. Mamy 10 sept to jest E55 z tego, co widzę. No, i możemy mieć 33%. Ok, czyli Milo nas tutaj w runkach wyprzedził. Ja mogę mieć w tym momencie maksymalnie 33%. Pikachu ma 32, czyli tyle co my. Kanionek ma 25%. Tutaj Klifek ma 29. Ares ma 25, 27. No zobaczcie, tu dzisiaj ma 30, 28. No, także tak to ogólnie wygląda. Z tego co widzę, po prostu, no to jest wszystko. Ja to ja tak, jakby zawdzięczam temu. Że te ulepki mi bardzo sprawnie poszły, natomiast ja od długiego czasu robię skipy tylko rano. Nie wstaję tutaj co 20 godzin, nie budzę się w środku nocy, tylko i wyłącznie rano sobie te skipki kupuję, więc jak ktoś tam bardziej tryharduje, jak na przykład podejrzewam, taki Milo, no to na pewno te maksy wbije szybciej, jeżeli co 20 godzin kupuje skipa. To tak gwoli ścisłości. No ale tak się prezentuje topka, w tym momencie najwyższy poziom na serwerze Berek oczywiście 383 level, tak to wygląda. Mamy dużo palad w tej topce, co ciekawe. No i chyba tyle, nie? Tutaj Cliffex z Polski 374 level, bardzo ładnie. Karondor widzę, że Magusiem 363 level, tak samo bardzo ładnie. Yy, no i w sumie. W sumie tyle, nie? Jak ktoś chce, to może sobie jakoś tam bardziej, powiedzmy, prześledzić tą topkę. No, no, ale tak, ona na ten moment się prezentuje. Tak jak już powiedziałem wcześniej, masa osób stopuje lochy już od jakiegoś 360 levela, więc no tutaj na pewno te levele już tak szybko nie będą szły. Gildie wyglądają tak, jesteśmy top 1. Twierdzę niezbyt istotne. Pupilki w tym momencie tak. Tutaj mamy 75 pupili, co niektórzy mają. 77 No na pewno wygląda to tak, że jest po pierwsze kopalnia 20 już pewnie sporo osób ma, to będzie 7,6 Ten Włodek co dzisiaj złapiemy, to będzie 77 Esteros to będzie 78 No i nie wiem co tam jeszcze można pikaczu ma w ogóle 82 To ciekawe, co by tu jeszcze można złapać Na pewno tego No diabło czorta Aha, tutaj tutaj na pewno jednoruga już można złapać W sumie ja go już chyba mogę ubić, jak się nie mylę Dokładnie to będziemy mogli od razu też go złapać, o tym zapomniałem. Tutaj, no to jeszcze raczej nikt tego nie miał, chyba że ktoś Roguna złapał w grudniu, ale to chyba było ciężkie, jak się nie mylę. Także tego możemy, to jest kolejny, czyli to jest tak, raz, dwa powiedzmy, tutaj mamy trzy dalej, tutaj no portalu to raczej nikt jeszcze nie skończył może to, ewentualnie ktoś w Sylwestra może się pokusił no i tu na pewno tego Poseidonga ale w sumie to niezbyt istotne nie chcę mi się liczyć, tak czy inaczej no tak w tym momencie wygląda topka w Fupili my jak dzisiaj sobie złapiemy te dwa to będziemy mieli 77 czyli z tego co widzę tyle co większość w tym top 30 dobra, no i podziemia wyglądają tak, podziemia to akurat ja jestem dość nisko, biję jakiś tam losowy lew no ale oczywiście, 15. Piętno... Chociaż tu, kurde. Ej, tych 15 nie ma wcale tak dużo. Nie wiem, mam wrażenie, że to W60 jakoś tak z biegiem czasu się takie mniej mocne zrobiło. Jakoś tak nie wiem, właśnie. Czy to wina u 1 czy czego. Ale zobaczcie, tutaj tyle osób w top 30, nawet nie ma jeszcze 15 serca. Tu jakieś 14, 13, nawet 12. No dziwnie, dziwnie to wygląda. Ale dobra, nieważne. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcineczek się Wam spodobał. 46 minut, bardzo długo. No ale progresik był, tak jak wspomniałem, naprawdę naprawdę miodny. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzu oczywiście. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i o tym kciuku w górę nie zapominajcie. Dzięki raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!